Hej misie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy nagrywam drugi odcinek pod rząd? Być może. Nigdy się tego nie dowiecie. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy miasto, które jest najbliżej mojemu serduszku. Mianowicie jest to miasto, w którym aktualnie mieszkam, czyli Wrocław. Będzie się działo, to? Tak, będzie zabawa. Jest to danie konkursowe. Przegrałbyś z Kretesem. Biała dama nas pojedzie. Są rozpuszczeni jak dziadowskie bicze. Nie czują żadnej odpowiedzialności i żadnego szacunku. Sika la ho. Wszystko jest brudne i niedoczyszczone. Potrzebujecie kobiety do sprzątania? Zgadza się. Tak myślałam, że tak powiesz. Ileż tak w kuchni by nie było, k***a, czy jest wino kuchni, a k***a te same osoby z przodu, ten był żelast surowy jeszcze w środku, jak na mnie. Ten też był gumowaty. To jest dziwnie kwaśne i też żelaste trochę. Ma kumba dobrze gotować! Szybki update z mojej strony. Jutro idę do dentysty. Będzie to moja kolejna wizyta naprawcza tego, co jest tutaj. Jest źle, ale myślę, że będzie dobrze. Tak za parę miesięcy. W każdym razie w chwili, w której to oglądacie, ja już jestem po tej wizycie. Już sobie pewnie popłakałem. Dam wam znać, jak to przeszło. I tutaj taka mała rada, odwójka szybka. Nie odkładajcie takich rzeczy jak wizyta u dentysty, wizyta u lekarza na później. Jeżeli macie to zrobić teraz, zróbcie to teraz. Bo lepiej zacząć ogarniać tematy szybciej, niż się spóźnić. Jeszcze szybciutko słowami wstępu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie subskrybują i które mnie wspierają. Jest was już ponad 6 tysięcy. Wiecie, ile to jest ludzi? 6 tysięcy to jest strasznie dużo ludzi. Jak ja bym miał was wszystkich tutaj pomieścić u siebie na mieszkaniu, to nie dalibyśmy rady. No i sąsiedzi byliby na mnie bardzo źli. Ja jestem w absolutnym szoku. Bardzo, bardzo mocno wam dziękuję i wow. Będę się starał, żeby było jak najlepiej, wszystko super i postaram się nie spóźniać z materiałami. Tymczasem, nie przedłużając, zapraszam na intro. Rośnie napięcie, odpalamy knot, drzwi za chwilkę wyważą się z hukiem. Kabum, lecą narzędzia i inne przyrządy kuchenne. Magda podnosi swą dłoń i zatrzymuje je w powietrzu. Jednym pewnym ruchem sprawia, że spadają na ziemię. Ciach, ciach, ciach. Szybki rzut na Magdę, ostry wzrok. Wrocław. Wkrótce europejska stolica kultury, a dziś prężne centrum artystyczne i biznesowe. Ale i tu nie każde przedsięwzięcie kończy się sukcesem. Oto leżąca blisko lotniska, a jednak na uboczu Villa Bianco. Prowadzi ją małżeństwo Marta i Paweł. Przygodę z tą restauracją zaczęliśmy 4 lata temu około. Zaczęło się od projektu, od malowania tej restauracji na kartce. Budowa nam zajęła około 1,5 roku. I od roku i 3 miesięcy restauracja funkcjonuje. Inwestycja troszeczkę została przez nas niedoszacowana w zakresie kosztów infrastruktury, drogi i tak dalej, które musieliśmy ponieść. W związku z tym nie udało się skończyć obiektu do pełnej funkcjonalności. Nad parterem mamy 2 piętra. Przyszłych pokojów hotelowych, to znaczy są ściany i nic więcej. O kurczę, okej, czyli tutaj mieliśmy taką dość konkretną inwestycję. Od podstaw zbudować restaurację, jeszcze z hotelem. Ogromny jest ten obiekt. Właścicielami tej restauracji są moi rodzice i do tej pory muszą dokładać co miesiąc, no bo miejsce w ogóle nie zarabia na siebie. Podliczając koszty osobowe i energii, to każdy dzień generuje nam straty przynajmniej kilkaset złotych. Rodzice mniej więcej co miesiąc to między 25 a 35 tysięcy muszą dokładać. Matko Boska, całe szczęście, że mają rodziców, którzy są w stanie im dołożyć te 30 tysięcy miesięcznie do interesu. Oj, coś tu poszło grubo nie tak. Niestety zatrudnienie rzutkiej menedżerki okazało się jeszcze jednym źródłem problemów. I tutaj już wyjaśniam, bo podejrzewam, że część z was, tak jak ja, nie była świadoma istnienia słowa rzutka, być rzutkim. I uwaga, według słownika PWN rzutki oznacza energiczny, przedsiębiorczy i pomysłowy w działaniu. Proszę bardzo. Mam mocny charakter i jestem dosyć wybuchową osobą, więc jak mnie wyprowadzą z równowagi, a czasami mi się zdarza i to dosyć szybko, to zdarza mi się krzyczeć tak. Ktoś po prostu ma wyższą ambicję niż swoje 4 litery, będzie tak funkcjonował i tego się nie da zmienić. Generalnie pani Wioleta przywróciła moją wiarę w ludzi, że się ludziom jeszcze jednak chce pracować, bo to jest dziewczyna, która jest naprawdę zaangażowana. Ojojoj, mam tutaj sprzeczne informacje. Właściciele są z niej zadowoleni, a załoga już nie. No ale rozumiem, bo jeżeli ona ich goni do pracy, no to no wiadomo, że są niezadowoleni, tak? Nasza piękna kierowniczka.
do wszystkich się do pieprza, przepraszam za to słowo. I chodzi i opowiada właścicielom, że tu źle, tam to źle, a nie patrzy, a nie widzi to, co ona sama źle robi, nie? Wiola jest ich takim, powiedzmy, pupilem typu, że jest na miejscu na każde zawołanie, tak? Chodzi o partnerstwo, chodzi o koleżeństwo, tak? O, tu jest jakiś grubszy kwas między menadżerką a tą załogą. Nie, ładnie się ten kucharz do niej zwraca. W sumie oboje się do niej nie za ładnie zwracają. W sensie, koleżeństwo w pracy jest bardzo ważne, ale to jest nadal miejsce pracy. I tutaj mamy rzeczy, które musimy robić. Jeżeli ktoś się z tego nie wywiązuje, no to obowiązkiem menadżera, jeżeli zwrócenie uwagi nie starczy, jest poinformować kogoś wyżej. W przypadku restauracji jest to po prostu właściciel. No i to może się nie podobać wielu osobom, no ale tak to wygląda. Albo się jest razem w zespole, albo się jest odrębną osobą, która po prostu chodzi i podpierdziela, tak? Dokładnie, no na przykład czasami tutaj do pracy mi się nie chce przychodzić, no z powodu właśnie takie rzeczy, że przychodzę do pracy, w drodze wiadomo, że wiem, że muszę się zdenerwować. Ja rozmawiałem ostatnio z panią Martą na temat Wioli i powiedziałem jej, że jeżeli nie pogadają z nią, nie zrobią porządku, no to nie ma sensu, żebym ja tu też pracował, nie mam ochoty się przychodzić do pracy i się wkurzać, tak? No cóż, na ten moment niewiele możemy powiedzieć, jakie tam są relacje. Myślę, że pani Madzia na pewno się dowie. A właśnie, co ma do powiedzenia pani Madzia? Co do tego nie mam wątpliwości. Jestem we Wrocławiu. Za mną Wrocław, przede mną willa Bianco. Naprawdę biała. A jaka w środku? Ja przepraszam bardzo, po tych widoczkach z tyłu to ja bym nie poznał, że to jest Wrocław. Wrocław ma piękną architekturę, jest tu ślicznie, mieszkają tutaj wspaniali ludzie. No, i Wrocław jest śliczny. A po kropce nowy rozdział, tym razem kulinarny. To jest taki miszmasz. Macie jakiegoś świeżo nabytego, młodego, ambitnego kucharza? To jest szef numer 5 w tej chwili i to chyba mówi samo za siebie. Tak? A mamy szefa obecnie? Tak. Też młodego. I ambitnego. Sika la ho. Cokolwiek to znaczy, prócz tego, że wprawia załogę w świetny nastrój. To jest szef z numerem 5. No ale faktycznie, widać, że na kuchni przynajmniej mają bardzo dobrą atmosferę, tak? W sumie zabawową. Jak pracowałem w restauracji, to w sumie zawsze zazdrościłem, że na kuchni jest taka super atmosfera, a między nami kelnerami było tak różnie bardzo. Ja już w sumie bywały takie momenty, że wolałem sobie pójść na kuchnię porozmawiać tam z załogą, niż tam gdzieś z kelnerami. Tam zawsze miałem takie wrażenie, że jakoś się krzywo patrzą. No ale może to tylko ja. Ja poproszę szefa kuchni, bo ja jestem pogubiona. Dobrze. Ja nie mam zielonego pojęcia, co mam zamówić. Artur. Przyszykuj kadzidło. Przepraszam, to pierwsze, co mi się skojarzyło z tym imieniem. Artur, przyszykuj kadzidło. Pani Magda cię prosi. Dobrze, już idę. Dzień dobry. Taki zadowolony. Czy panu wychodzi? Witam, Artur. A nie wiem, to zobaczymy. Czy ja mogę jeść coś żywego, niemrożonego? Tak, mam. Na przykład? Coś na przykład? Mam świeże poliki? Policzki wołowe, na Dobrze. Pewno. Tą focaccię tak, żebym miała co robić w międzyczasie. Jakieś ravioli pan radzi, czy mrożone są? Mam mrożone, no niestety, no. No niech pan się popisze tym. A fettuccine verde z krewetkami? Mogę zrobić. I ja poproszę... A pizzę jakąś? A macie pizzę jeszcze tutaj? Nie wierzę, to już jest jakiś strzał w kolano. Albo w głowę. Dobrze, rucola e prosciutto. Przyznam wam szczerze, że ten szef kuchni Artur wydaje się bardzo w porządku. I tak fajnie sobie rozmawia z panią Madzią. Mówi prosto z mostu jak jest, co jest mrożone, co nie jest mrożone. A nauczeni doświadczeniami z poprzednich odcinków, wiemy, że nie zawsze szefowie kuchni, a w szczególności właściciele są szczerzy a propos tego, czy coś jest mrożone, czy nie. Także zobaczmy, może jedzonko będzie dobre. Panowie, dajmy starter, niech spróbuje pani Magda, czym gość czeka i ma być sika la fon. Sika la fon. O ma, tylko i ten kucharz biedny sobie jeden kawałek pizzy na szybko podgrzewał w piecu. Ale czy mamy kciuki, żeby było sika la fon? Sika la fon. Co to jest? To są drzemy. To jest pomysł naszego kucharza, natomiast... Tego kucharza? Tak, to wprowadził właśnie pan Artur. Zaczynanie jedzenia od rzeczy słodkich jest zapychanie apetytu cukrem. To jest po prostu szczyt absurdu. Ale te sosy są bardzo dobre.
O proszę, o proszę. Madzia jest jedną z tych nielicznych osób, która potrafi podejść do czegoś bardzo krytycznie, ale tym samym pochwalić. Bo tutaj widzicie, sosiki są dobre, czyli kucharz ma zdolności kulinarne. Super, bardzo fajnie, czyli jednak będziemy mieli dobre jedzonko. Fettuccine. To takie czarne. A farsz? Farsz po prostu jest w ogóle niedoprawiony. Ani soli, ani gałki muszkatułowej. No, źle. I gatunek szpinaku mrożonego niedobry, bardzo czarny. Okej, okay. Czyli znowu pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Przepraszam. No ale dobra, to jest dopiero pierwsze danie, tak? Bo to pierwsze to było czekadełko, tak? Zobaczmy dalej. Co to ma być? O, proszę bardzo. Krewetek black, kluski ciężkie, grube. Tu miały też być pomidory, tylko są trzy. Krewetka mrożona, obrana z skorupki przed podaniem. Powiedziałabym, najmarniejsza na świecie. Poproszę te krewetki w stanie surowym. O matko, trzy pomidorki i krewetka, taka bardzo malutka. No, słuchajcie, jest makaron z krewetkami, czy nie? No jest, no to w czym jest problem? Krewetka. Krewetka. No ktoś ją zmaltretował, przygotował na maksa. Pan się nie zna na krewetkę. Krewetka jest dobrej jakości. Kolejne danie popisowe. Policzki wołowe. C'est calafon? Pizza też stygnie, także pizzę też zanieś. To za szybko jeszcze z tym. No ale umawialiśmy się na, no, że dajemy wszystko. Tak, ale rozmawiałem z panią Magdą. Tak, no, ale nie zje wszystkiego na raz. Atmosfera powoli gęstnieje, stąd ledwie krok do kłótni. No ale no, przepraszam bardzo. Menadżerka w tej sytuacji ma 100% racji. No, jaki ma sens wydawania wszystkiego na raz? Przecież to jest bez sensu. To wystygnie, straci smak taki, jaki powinien mieć na początku. No i wiadomo, że wtedy wyjdzie źle. Policzki wołowe. Czyli tak długo przygotowywana ciemna masa, w której sukces poza kucharzami nikt zdaje się nie wierzyć. Ja poproszę szefa kuchni. Ile razy robiłeś policzki wołowe? Dużo razy. I one są dobre? Próbowałem je dzisiaj i dla mnie były dobre. To może spróbujecie wszyscy. I teraz słuchajcie, jestem przekonany, że cała załoga z kuchni będzie stała za sobą murem i powiedzą: przepyszne, no po prostu świetne są, nie rozumiemy, w czym jest problem. 100%. Ja mówię, nie. Jestem zielony. Tak jest. Pan Paweł to generalnie nie zna się na gotowaniu i co mu się poda, to zje. Nie, mi smakują, są miękkie. Znaczy, dla mnie jest smaczne. Tylko zależy, co tam pani nie smakuje. A nie mówiłem? Wszyscy jak jeden mąż mówią, że są mua, pyszotka. Nie wiadomo, co jej nie smakuje, no. Jest to danie konkursowe. Przegrałbyś z kretesem. Te policzki są przegotowane, twarde do tego i mają tyle wody, a cały smak jest w wodzie i gdzieś, ale nie w policzkach. Mamy problem, bo musimy się chyba uczyć smaków, bo kucharz, który nie ma smaku, nie powinien gotować. A tutaj raz, dwa, trzy jest k***a. O, ale mi wszystkim w pięty poszło. Widać po ich minach, że oj. Tam teraz w głowie wiele pewnie bardzo brzydkich słów mają. Ja to rozumiem, każdy ma swój sposób doprawiania. Nie. Jest kuchnia dobra i zła. Tu gości nie ma. Wiele czynników na to się składa. Na przykład? Nie ma marketingu, nie ma reklamy. A ja uważam, że pan nie ma racji. Ja poproszę klopsy cielęce w sosie własnym na jutro. Każde. Dobrze? Pierwszy raz widzę, jak bardzo cała załoga na kuchni ma wyrąbane totalnie w to, co mówi pani Madzia. Matko jedyna, ona przyszła wam tu pomóc, a nie wam szkodzić. No jeżeli ma swoje zdanie i chcieliście wysłuchać tego zdania, no to je chociaż przyjmijcie z szacunkiem dla drugiej osoby. No co to za wywracanie oczami, przekręcanie głowy i szukanie winy w stogu siana, no. Ja nie mogę. Mamy bardzo miłą, przystojną ekipę. Mają problem. Przechodzą andropauzę przedwczesną, smakową. Wszystko jest jak dla domu starców albo przedszkola, kompletnie bez smaku. A few moments later. Kuchnia się dzisiaj popisała słabo, bardzo słabo. Ale podobnie jak co dzień.
Mistrzowie świata. Właściciele załamani. Za to Viola triumfuje. Ta Viola jest teraz takim małym szatanem, który po prostu chce wyjść z szafy i powiedzieć: a nie mówiłem? Miałem rację. Od samego początku mówiła, że coś jest nie halo na tej kuchni, trzeba ich ustawić do porządku. No i proszę, wchodzi Viola i Madzia całe na biało i okazuje się, że miały rację. Tylko my jesteśmy tu miesiąc. A ile szefów kuchni by nie było, zawsze jest wina kuchni, a te same osoby z przodu. Spoko, nie denerwuj się. A te same osoby z przodu cały czas. Sika la fond. Cokolwiek to znaczy. Słuchajcie, z przodu to tam mógłby być, nie wiem, klaun witający gości, ale w kuchni pracują kucharze i oni są odpowiedzialni za to, co wydają, tak? No, jeżeli byli świadomi tego, że to jest złe żarcie, no to dlaczego nie zareagowali wcześniej? No, przecież, nie no, zaraz, sami mówili, że to jedzenie jest dobre. Proszę Państwa, to jest Wrocław i willa Bianco we Wrocławiu, na szczerym polu, kartoflisku i byłym sadzie. Czy można w tym miejscu mieć dobrą restaurację, która hula? Dobre. No i proszę mi powiedzieć, jak to było wczoraj? Była dyskusja z personelem? Była. Częściowo kontynuowana dzisiaj, ponieważ gdzieś tam poziom pewnie emocji i... jest wysoki. Przyszła jakaś z zewnątrz i się mądrze. Odnoszę dziwne wrażenie, że Madzia jeszcze zobaczy, na co stać tych kucharzy. Nic się nie zna. Coś w tym jest, co pani mówi. Znaczy, może inaczej. My wiemy, jacy my jesteśmy, a jesteśmy dobrzy. Więc pewnie jest standard. Tak. No tak, i to jest najgorszy standard, że wy w tym wypadku nie jesteście dla nich żadnym autorytetem. Zgadzasz? To jest chyba nasz problem. No, tu też bardzo dużo prawdy. Widać, że cała załoga weszła bardzo mocno na głowę właścicielom, a to totalnie nie powinno tak wyglądać. Za to kucharze problemu nie mają. Klopsiki kodowidą. Sika la fond? Najlepsze, si, si. Będzie się działo, to? Ta, będzie zabawa. Smutno ma twarz. Panowie, wydaje mi się, że za chwilkę nie będzie aż tak do śmiechu. Chociaż może te klopsiki wyjdą wam bardzo dobrze. Cały czas kuchnia uważa, że się nie znamy, nie mamy nic do powiedzenia, że oni wiedzą lepiej. A po wczorajszej lekcji wyszło, jak jest naprawdę. I w ogóle miałeś satysfakcję? Dziś doszło do mnie, że ja nie zwariowałam, że to nie z nami jest coś nie tak, tylko z tamtej strony jest nie tak. Ich podejście po wczorajszym pani wyjściu było wysoce lekceważące. Wydaje mi się, że wysoce lekceważące to jest bardzo łagodne określenie. Ja podejrzewam, że tam dość mocne słowa musiały lecieć na tej kuchni. Chociaż w sumie może nie leciały aż tak mocne, przecież oni tam mają świetną zabawę. Rozumiem, że to ma być na przeprosiny. To jest rozbew. Myślę, że jest twardy. To jest bardzo zły rozbew. Wiem to. To dlaczego taki kupujesz? Ale ja tego nie kupuję. To jest śmietana, tak? A. Czyli to jest znowu śmietana z margaryny, z tłuszczu roślinnego, proszę ją usunąć. To salami jest najtańsze, jak jest na rynku. I ta mozzarella jest najgorsza, jak jest na rynku do pizzy. Nie ma gorszego produktu. Panie szefem kuchni. Nie, no to po co pan to używa? Ale jakie mam inne wyjście? Ma pan wyjście, bo pan pyskuje. Puk. Nikt nie powiedział mi, żeby inne steki kupić, a wręcz słyszałem i od pana Artura też, że te są okej. Okay. Nie wiem jak wy, ale w tym wypadku, no ja jestem po stronie właściciela, bo rozumiem, że może nie mieć za bardzo pojęcia o tym, jakich produktów powinno się używać, chociaż mógłby się dowiedzieć też we własnym zakresie. Ale z drugiej strony ma szefa kuchni, który no, powinien mu w takiej sytuacji doradzić, tak? W końcu po coś się ma tego szefa kuchni. A której śmietanie mówiliśmy w kartonie zielonej? Z tłuszczem roślinnym, mogę przeczytać, to co ona ma. To też jest coś, co zostałam poproszona, żeby kupić, więc... Prawda? Panie Arturze, sorry, pan kryje tu. Do bitej śmietany. Ale to znaczy, że ma być chuj... Proszę bardzo, proszę pan, panią przyniesie tu. Pan mi powie, co ona ma wspólnego ze śmietaną. Bo dla mnie to nic. Proszę, niech pan czyta. Z czego się składa śmietana nowoczesna? Można spermę byka tu włożyć i to byłaby zdrowsza. O, i tutaj mały fun fact. Nasienie bycze, jeśli dobrze mówię i się teraz nie pomylę, ale jest używane w kosmetologii i kosmetyce. Jakieś tam odżywki, tego typu tematy i ponoć działa cuda. Ale nie wiem, nigdy nie używałem. No mieszanka śmietany i tłuszczów roślinnych. I to jest śmietana? No nie. To, że kuchnia robi co chce, w jakiej formie, to my na to pozwoliliśmy. Dokładnie tak. Dokładnie tak i chwała wam za to, że jesteście w stanie się do tego bezpośrednio przyznać. Nie owijacie w bawełnę, tylko mówicie wprost. Sami na to pozwoliliście.
Zacznijcie robić pulpety i doprowadźcie do porządku patelnię, która kosztowała od cholery pieniędzy, bo to jest dobrej jakości patelnia i wszystko jest brudne i niedoczyszczone. Potrzebujecie kobiety do sprzątania? Zgadza się. Tak myślałam, że tak powiesz. Nie no, bez jaj, no ten komentarz już był po prostu żenujący. Ja chcę tylko przypomnieć, że kobieta nie jest od sprzątania, okej? Okay? Obowiązki domowe się dzieli. Czasami sprząta facet, czasami sprząta kobieta, czasami sprzątacie razem. Nie ma... nienawidzę stereotypów. Pamiętajcie, każdy robi po swojemu, nie? Tak, ja robię. Żeby nie było powielania, bo... Tak, ja wiem. Biała dama nas pojedzie. Sarkazmu nie brakuje, oby tak nie zabrakło smaku. Oj chłopie, masz ogromne szczęście, że Madzia tego nie słyszała wtedy, kiedy to nagrywali. Ja myślę, że gdybyś to powiedział bezpośrednio do niej, byłaby niezła awantura. Są rozpuszczeni jak dziadowskie bicze, nie czują żadnej odpowiedzialności i żadnego szacunku. Kolejną jeszcze sprawą taką, z którą jak gdyby walczymy, bo można to tak nazwać, jest jak gdyby pretensje chłopaków z kuchni do tego, że jest osoba Violety, która, jak to mówią, czepia się o wszystko. O, fajnie, że rozmawiają w końcu o roli Violety, bo ona jest przez jedno te. Może teraz się troszkę więcej dowiemy, co tam się dzieje nie halo między nią a ekipą z kuchni. W sensie ja podejrzewam, co tam jest nie halo, no ale zobaczymy. To jest ich kierownik i to nie do nich należy rozdawanie ról w tej restauracji. Mają słuchać i koniec. Bardzo krótko i na temat. To jest kierownik, ich główny menadżer, czyli w sumie bezpośrednia osoba pod właścicielem. Mają jej słuchać. I koniec i kropka. O kurczę, rzadko gotowałeś pulpety, nie? No, powiem. Weź mi, jak ty dość działałeś, że to jest takie niesmaczne? Nie wiem. No szok, no patrzcie, jak teraz tak mało ma do powiedzenia w tej sytuacji. Dostał po łapach i nagle, proszę bardzo, nie ma jakiegoś ciętego komentarza. Ale jestem przekonany, że jak Madzia wyjdzie, to będzie miał ich dużo. Ja wiem, mało przyprawione mięso, wiem. Nie jest tak źle. Sos też taki, mi nie wyszedł, bo się zestresowałem, ale... Nie, sos jest warzywny, jest smaczny. Ale mięso konsystencja jest mięsa jest twarda. Powinieneś je wybić, czego nie zrobiłeś. O Jezus, naprawdę ten olewczy stosunek jest strasznie irytujący. Matko, no zachowujecie się jak dzieci w przedszkolu. To jest wasze miejsce pracy, no trochę szacunku, szczególnie, że no rozmawiacie z Magdą Gessler, to jest ikona polskiej kuchni, tak? Tutaj kolega ma najlepszą technikę, bo one się trzymają i wyglądają na najbardziej pulchne. Ale smakują szpitalnie. Dlaczego powiedziałeś, że szpitalnie? Nie, pretensjonalnie, bo dodałeś wina. Tak. Ja lubię najbardziej te pulpety, bo są normalne, a ty wybiegasz w kosmos. Ja podejrzewam, że pan Artur jest naprawdę bardzo dobrym kucharzem, tylko troszkę trzeba zmienić nastawienie do pracy i do załogi innej niż kuchnia. Trochę przekombinował to danie i pewnie dlatego nie wyszło to tak, jakby chciał. Podejrzewam, że gdyby zrobił to najbardziej tradycyjnie, jak tylko się da, to Madzia byłaby bardzo, bardzo zadowolona. Pierwszy raz słyszę o tym, że i się spotykam, nie wiem, po 12 latach pracując we Wrocławiu, że jestem słaby. No jest to przykre dla mnie na maksa i dołujące. No ale nie będę chyba załamywał i nie będę się poddawał. Bardzo dobrze, panie Arturze. Nie ma co się łamać, tylko trzeba wziąć sobie rady do serduszka i ewentualnie się doszkolić, coś poprawić, albo po prostu zacząć słuchać. Ja myślę, że wszystko się dobrze skończy i okaże się, że faktycznie pan Artur będzie super szefem kuchni. Wiolu, powiedz mi, jaki masz z nimi problem? Dlaczego cię nie szanują? Generalnie problem z nimi jest taki, że nie znoszą, jak się czepiam. O. Znaczy znowu to upierdliwe, tak? Tak, tak. A powiedz mi, czy ktoś z nich jest wyjątkowo zdolny? Nie. Sytuacja jest dosyć nerwowa i wydaje mi się, że jedno słowo za dużo i tu może wybuchnąć bardzo dużo emocji. Tak. Dlatego, że oni są już tak na granicy swojego zdruzgotanego ego, tak? Czas chyba ich wesprzeć. Chyba to zrozumiałeś przy pulpetach. Okej. Okay. To już chyba ten zgrzyt zadziałał w obie strony. Bo no wydaje mi się, że Viola nie za bardzo chce ich teraz tam pocieszać i... No, z takiej ludzkiej strony jest to dla mnie totalnie zrozumiałe,
bo jeżeli ktoś by cały czas mnie obrażał, unikał, psioczył gdzieś tam na, po kątach na mój temat, no to też by nie pałał nie wiadomo jaką sympatią do takiej osoby. Ale z drugiej strony jest menadżerem, a menadżer nie jest tylko i wyłącznie od opieprzania, tylko też od poprawy tych morali w zespole, tak? I w takich sytuacjach jak ta, no ona jako menadżer powinna pójść tam do chłopaków, porozmawiać z nimi na spokojnie, żeby troszkę uspokoić te nastroje nerwowe, nie? Bynajmniej nie o to chodziło Magdzie Gessler. To są wasze cztery, rozumiem, że twoje dwa, tak? Tak, ja zrobiłem Celtibok. Rozumiem, ambicja. Zrobimy bardzo śmieszny eksperyment. Ta osoba, którą tak kochacie, będzie pierwsza próbowała. Zapraszam cię. No i teraz się okaże, czy będzie się mściła na chłopakach i powie, że wszystko jest złe i jej totalnie nie smakuje, czy jednak będzie szczera w swojej ocenie. Naprawdę mam nadzieję, że będzie szczera, bo odnoszę wrażenie, że to jeszcze bardziej może pójść w pięty. Bo wiecie, jeżeli ona powie, że jest wszystko złe, no to chłopcy będą mieli radochę, no bo przecież wiadomo, że jest złe, bo ona nas nie lubi, tak? A jeżeli będzie szczera w opinii, no to nie będzie można się do czego przyczepić. Nie wypluwaj. Zaczynaj. Ten był żelasty, surowy jeszcze w środku, jak dla mnie. Ten też gumowaty. To jest dziwnie kwaśne i też żelaste trochę. Chyba była szczera, słuchajcie, bo widać, że nawet ona się stresowała tym, co chciała powiedzieć. I wydaje mi się, że miała w głowie jeszcze kilka innych słów, ale z grzeczności ich nie użyła. Dobra, teraz stańcie każdy przy swoim. Wyrok okrutny. Ale czy sprawiedliwy? Jeśli chodzi o chrupkość i o zasady wina sznycla, to być może najbliższe są one tu. A saltimbocca jest bardzo smaczna. A co tobie się stało, dziecko, tego gniota mi tutaj podałeś, co? Nie, co się stało, nie mogę tego rozbić. Dlaczego tego nie mogłeś rozbić? A twój jest tak polski, że nie mogę uwierzyć. Pani Madziu, zostawimy to bez komentarza. No to wygrałeś. Wow! Widać? Natomiast twój przypomina najbardziej w chrupkości wina sznycel. Idealna ilość soli, pieprzu, to jest smaczne. Dziękuję. Ucz się, dziecko. Dziękuję. W sumie nie było tak źle, jak chciała to widzieć Wiola. Ojejku, szkoda mi tego chłopaczka, któremu tak nie poszedł ten kotlet, bo miał tam problem z rozbiciem. Ale spokojnie, wydaje mi się, że na pewno szybko nadrobi zaległości i będzie super kucharzem. Moje psy mnie czasami przerażają. Dzień dzisiejszy to dzień, chyba, który jest ostatnim dniem nudy. Bo jest to po prostu nudno. Wszyscy są przerażeni, przestraszeni. W związku z tym mało wyraziści. Od jutra będzie wielkie gotowanie. Ogromna zmiana i może nadzieja na prawdziwą, dobrą restaurację z nowym menu i bardzo poważnymi produktami. A few moments later. Jest to amerykańska, będzie to amerykańska knajpa. Oni w ogóle się nie znają na kuchni. Nie będzie to fast food, tylko będzie to steak and lobster. Czyli najlepsze produkty, najlepszych miejsc. Wnętrze będzie doładowane amerykanizmami. Ciemną lustrę, żeby się przyglądać, czy człowiek jest ładny, czy brzydki. Będą ciepłe lampy na barze, także szansa na to, że będzie ładnie, jest ogromna. Kompletnie nie wiedziałem, że to może iść w tym kierunku. Kompletnie spodziewałem się wszystkiego poza amerykanizacją tej restauracji. Jak Boga kocham, wszystkiego. No totalnie. Skąd pomysł na taki kierunek? Kurczę, tam były jakieś pulpety wcześniej mieli robić, później schabowe. To tak... Gdzieś tam w głowie mi świeciło, że tu pójdziemy jednak w kierunku jakiejś polskiej restauracji po prostu. Typowo polskie jedzonko i tyle. A tu proszę bardzo, takie zdziwienie, lecimy w amerykańskie jedzenie. W sumie spoko, czemu nie? Dzień dobry. Dzień dobry. To są moi najlepsi dostawcy i produktów, i smaków, ponieważ również nie tylko je potrafią kupić, ale i pomieszać i ugotować. I oni będą dzisiaj tymi, którzy zrobią naprawdę niezły egzamin całej ekipie tej restauracji. A ja będę oceniać. O, super! Czyli Madzia wynajęła sobie nowych kucharzy, którzy zrobią pyszną kolację, pewnie dla niej i dla całego zespołu. Nie do końca jeszcze wiem, na czym będzie polegało zadanie zespołu, ale to się zaraz przekonamy. Bo wiecie, to jest trzeci dzień, czyli dzień, w którym Madzia integruje zespół i wymyśla różne gry terenowe albo jakieś tam kooperacyjne. Ja tu nic nie widzę. Jest krzesło, bezpiecznie nareszcie. Tu są smaki
które według smakoszy i znanych krytyków kulinarnych, a tudzież gości restauracji, uznane są za najszlachetniejsze i najwspanialsze na świecie. Są one bardzo różnorodne. Do was będzie należało określenie, co jecie. O, dobra. Czyli tutaj mamy gierkę podobną do jednego z ostatnich odcinków, albo odcinków, które dopiero będzie, więc nie wiem, czy teraz nie zaspoileruję. W każdym razie, był taki jeden odcinek kiedyś, że Madzia dawała różne produkty załodze i mieli zgadnąć, co jedzą. Tutaj widzę, że będą mieli coś podobnego. Jak myślicie, komu pójdzie najlepiej? I co? Prawda, że bułka z... Cię przyda w kuchni. Pewnie tak. Ja uważam, że to jest bardzo ciężkie zadanie, żeby po smaku poznać i podać totalnie wszystko, co z czego to jest zrobione. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No, ja bym nie potrafił powiedzieć. Zjadłem coś słodkiego i powiedziałbym, że to jest coś słodkiego i nie wiem, przypomina mi smak czekolady, ale to jest tyle. Co na tym jest, jakie są tam składniki, jakie owoce, w życiu bym tego nie zgadł. Nie ma szans. Chciałbym pogratulować Arturowi, który był najbliżej ze wszystkich. Najbliżej każdego produktu. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, że będę miała partnera do robienia kuchennych rewolucji. I że jest szansa na tą restaurację, o której marzyłam, żeby się stała. Dlatego sprowadziłam Wackę, który sprowadza najlepsze steki na świecie, bo konsekwencją dobrej amerykańskiej kuchni jest obecność najlepszego steka. Nie byle jakiego, a to się przekonacie jutro, do tego lobster. I różne inne ciekawe rzeczy, łącznie z Saint-Jacquesami. No i fajnie. No i widzicie, jednak się okazało, że pan Artur ma duże pojęcie o kuchni, wie, jakie są smaki, potrafi je rozpoznać i na pewno też potrafi super ugotować. A dla tych, co nie wiedzą, lobster to jest homar. Będą podawać tam też homara w tej restauracji. No, na mojej twarzy widać radość, ponieważ prawdziwe dobre smaki przemówiły i do właścicieli, i do kucharzy. Artur, nareszcie, czuje się kapitanem tej restauracji. Wie, że ma szansę na sukces, bo produkty, którymi będzie zarządzał, są optymalne, najlepsze na świecie. Czy to przemówi do publiczności wrocławskiej? Mam nadzieję, że tak. Mieszkam we Wrocławiu już 6 lat i nie wiedziałem, że jest taka restauracja. Ale słuchajcie, skoro mam ją na miejscu, jeżeli ona jeszcze istnieje, mam nadzieję, że tam nie jest jakoś super drogo, ale może tam się wybiorę w sumie, bo czemu nie? Oczywiście zakładając, że ta restauracja dalej istnieje, ale to sprawdzimy na końcu odcinka. Kto idzie na promocję? Ja z panią Violetą. A w słoiczkach przygotowane przez Artura dżemy. Pierwszego dnia bardzo smakowały Magdzie Gessler. Czy ja tam dobrze widziałem dżem z cebuli? Robi się dżem z cebuli? O, bez kitu robi się dżem z cebuli. Ale cebula nie jest słodka. Jak to smakuje? Chcieliśmy państwa zaprosić do restauracji, która przechodzi metamorfozę pod nadzorem pani Magdy Gessler. Jest to restauracja nieopodal, Villa Bianco. Będziemy mieli steki, homary. Steki z najwyższej jakości wołowiny, homary, które będą u nas w akwarium. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. To jest od nas taki mały prezent. A możemy przejść w trójkę? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Najbardziej. Restauracja Villa Bianco zaprasza na świetne steki, na homara. A jak gdyby początkiem tego może będzie nasz taki upominek. O, bardzo fajna promocja w sumie. Trochę inna niż zwykle, bo zwykle jest tak, że jest bardzo długi segment w odcinku poświęcony na przygotowanie tej promocji. A tutaj po prostu Madzia przyszła, ziomek zrobił konfitury i idziemy robić promocję od razu. W sumie spoko. No bo tutaj też w tym odcinku bardzo dużo czasu było poświęcone na te relacje między zespołem i na to, żeby troszkę utemperować ten temperament załogi na kuchni, nie? Swoją drogą, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą jakieś rewolucje we Wrocławiu, bo chciałbym wziąć udział w takiej promocji. Bo chciałbym, żeby tak podeszła do mnie taka pani właścicielka albo pan właściciel i dali mi takie konfitury, żebym mógł powiedzieć, czy jest dobre, czy nie. W Ameryce idziemy, Amerykano! Ten stek się kroi jak masło, ponieważ ile miesięcy on leżał w chłodni? 3 miesiące. Czy możemy pokazać tego twojego biednego steka sprzed kilku dni? Jest jeszcze w chłodni? Tak. To stek, którego kupujemy na polskim rynku. Po prostu jest blady, po prostu jest źle zabity i po prostu jest już zabity, zanim jest zjedzony. To jest rozbaw. To jest to samo, co to. To jest rozbaw? To wygląda jak śledziona. Bez kitu, straszna różnica na tym mięsie. Ale to skąd oni sprowadzają te steki?
Willi Bianco było raczej smutno. W Steak and Lobster ma pachnieć sukcesem. Szarawe ściany to nic złego, o ile zdobią je stylowe kredensy. Precz z całkowicie zasłoniętymi oknami, śliską podłogą i półmrokiem. Teraz ma być jaśniej i elegancko. No proszę, Villa Blanco zmieniła się w Steak and Lobster. Jak wam się podoba nowy wystrój? Wydaje mi się, że jest całkiem okej. Wygląda to spoko. Czy coś bym tam pozmieniał? Nie wiem, bo się na tym nie znam. Ale tak na pierwszy rzut oka wydaje się spoko i myślę, że byśmy tam poszli. Stworzę taką jakby rodzinną atmosferę. Bardzo mi się podoba mój klimat, taki bardzo kobiecy, świeży. Piękne kolory, miętowe, morskie, bardzo ładne. A spróbowaliby powiedzieć coś innego. Nie no, autentycznie, tutaj zawsze wszystko pasuje. Tu jest ten segment odcinka, gdzie jest końcówka rewolucji i zawsze wszystko jest po prostu... perfekto. Chyba, że w restauracji dzieje się naprawdę bardzo źle i nie wiem, Madzia nagle postanawia, że nie robimy tego, jak to było w tym La Petite Noir, gdzie tam miałaś już powoli zaczynać rewolucja, kolacja, ale wszystko zostało odwołane. Villa Bianco została ochrzczona nową nazwą Steak and Lobster. Cudowne amerykańskie produkty, prawdziwe kotlety z Teksasu i prawdziwe lobstery. Dla Artura nareszcie wyzwanie na jego poziomie. Mam nadzieję, że takim zasmakowała kolacja, że i właściciele, i Artur, szef kuchni, dadzą radę. Wszystko będzie tak jak dziś. Teraz zapraszam w szybką podróż w przyszłość. Przeniesiemy się o 4 albo 6 tygodni. Ale zanim to zrobimy, uwaga, zaczynamy nasz standardowy czas na to, żebyście mogli napisać w komentarzu, czy ta rewolucja się udała, czy może jednak nie. Uwaga, czas, start. Dobra, stop, stop. Lecimy dalej. Ponownie we Wrocławiu. Przed amerykańską knajpą Steak and Lobster. Kto by przypuszczał, że ona będzie aż tak ładnie wyglądać? Przed Martą i Pawłem ogromne wyzwanie. W środku musi być ładnie, pysznie. To jest ważne. A few moments later. Tatar wołowy, poproszę. Lobstera gotowanego. No i na koniec będę chciała... steak. Proszę, proszę mi wybrać. Proszę mi wybrać. Dobrze, największy, który jest dzień, dobra. Jeszcze lepszy, z brzegu. O, przykro mi się troszkę na to patrzy. No ale no cóż, taka natura takiej restauracji, tak? To w sumie jest atrakcja i rarytas dla gości, że mogą sobie pooglądać homary, które sobie pływają w akwarium, a potem je zjeść. Tata, dziękuję. Pieczywo. No cóż, tatar tak lekki jak wiosna, pecha. Smacznego. Homar. Pięknie podane. Pięknie ugotowane. To jest ta część, którą ubóstwiam. Poproszę szefa kuchni. O, no i patrzcie, jak milutko się zrobiło. Wszystko pięknie wygląda, super smakuje. No faktycznie, no to jak to jest podane i jak to wygląda na tym talerzu, no to sprawia, że po prostu aż ślinka się produkuje w buzi, nie? I w ogóle zwróćcie uwagę, jak bardzo dużo pokory nabrali ci kucharze tam, przynajmniej ten jeden. Widać, że jest zestresowany i czeka na werdykt, gdzie na samym początku on miał totalnie stosunek olewczy do pani Madzi, a teraz proszę bardzo, jak wszystko się zmieniło. No to patrzysz? Kłaniam się. Ja to się kłaniam, bo jest pyszny. Tak, jest. Jakieś uwagi? Mhm. Słucham. Mało. A, mało. A to jest dużo, pływa, to zaraz zrobię. Nie, śmieję się. Jest to idealna porcja. Chociaż wygląda, że jest ogromna, ale jest po prostu przepysznie ugotowany. Nie zelektryzował się, jest delikatny, nie jest suchy. Cudownie doprawiony. Moje gratulacje. Cieszę się bardzo. Naprawdę. Dziękuję. No i proszę, i pan Artur ma swoje 5 minut i super, ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, bo widać teraz, że jest super człowiekiem, mega pozytywną energię ma, nie jest wcale taki, jaki wydawał się na samym początku.
bardzo fajnie. Nie boicie się? Pani w nas zasiała taką... Pewnie, tak. Nie, gdzieś tam od nowa ten płomień się zapalił, odkąd tutaj pani u nas była. I jak gdyby widzimy, że to jest dobry kierunek. Jednak w Polsce szuka się bardzo dobrego jedzenia i jest mnóstwo osób, które za to by dało wszystko. Steak and Lobster, prawdziwa amerykańska knajpa w prawdziwym polskim Wrocławiu. Szczerze zapraszam, to przeżycie wręcz amerykańskie. Homarowo-stekowe, mniam. No dobrze, moi kochani, tym pozytywnym akcentem... Dobrze, moi kochani, tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Ale zanim przejdziemy do podsumowania, sprawdźmy, czy ta restauracja jeszcze działa. Z tego, co widzę na Google'u, Villa Blanco Steak and Lobster House jest tymczasowo zamknięte. Nie mam pojęcia dlaczego, co tam mogło pójść nie halo, ale tymczasowo restauracja jest zamknięta, więc chyba póki co... Nie będę mógł tego odwiedzić. Szkoda, bo po tym odcinku wydawało mi się, że to wszystko pójdzie super ekstra, bo jedzonko wydaje się być naprawdę dobre. No cóż, jeśli się to zmieni, z wielką chęcią się wybiorę i na własnej skórze zobaczę, jak to smakuje. No dobrze, moi kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Standardowo zostawiam wam tutaj odnośniki do moich sociali. Jeżeli macie ochotę, zapraszam. Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję wszystkim osobom, które mnie subskrybują i wspierają. Dajecie mi super kopniaka do działania. I tutaj mała nota informacyjna. Słuchajcie, odcinki będziemy wypuszczać w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Na ten moment nie jestem w stanie wyrobić się z produkcją materiału w większej ilości. Mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłości i będę mógł publikować częściej. Oczywiście od czasu do czasu coś się pojawi w międzyczasie, ale nie chcę was do tego przyzwyczajać. Przynajmniej na razie, ok? Bardzo wam dziękuję, życzę wam wszystkiego dobrego, smacznego, miłego sprzątania i co? Do zobaczonka, trzymajcie się i cześć!